Siemaneczko, z tej strony Maciej, witam Was 1 kwietnia, piątek, mamy koło godziny 21. W dzisiejszym filmie zobaczycie prezentację nowego narzędzia z firmy Milwaukee, które trafiło na nasze gospodarstwo. Zakupiliśmy sobie latarkę przenośną akumulatorową do wykorzystania do współpracy z naszymi akumulatorami M18, które wykorzystujemy w kluczu udarowym czy też w smarownicy. Te narzędzia mogliście już zobaczyć na naszym kanale, a przed waszymi oczami, na waszych ekranach mamy kolejne narzędzie właśnie tej marki. Będzie to latarka bezprzewodowa. Także zapraszam Was na krótką relację z tego zakupu. Za dużo tutaj może nie będzie co opowiadać, ale może niektórych to skusi do zakupu, niektórzy może rozważą zakup, może komuś będzie takie narzędzie małe, drobne, potrzebne, to będzie miał jakieś odniesienie w postaci naszego filmu. Dobra, jak doszło do tego, że zakupiliśmy latareczkę? Chodzi o to, że zawsze jak jest taka pora nocna, trzeba zrobić obchód naszego gospodarstwa nocny, czy jak pracujemy w późnych godzinach na warsztacie, coś się zepsuje, to w sumie zawsze mieliśmy problem z latarkami. Opieraliśmy się zawsze na takich, no, chińskich latareczkach marketowych. Przeważnie na baterie, ale były też akumulatorowe, też ładowane za pomocą sieci tutaj domowej. No i powiem Wam szczerze, że tu Wam pokazuję trzy różne takie latarki, które przerobiliśmy. Tych latarek było 10 czy nawet 20. Były to latarki różne i były większe i były mniejsze. I akumulatorowe, i na baterie, a nawet były takie na korpę. To wszystko nie spisywało egzaminu. Być może dlatego, że były to tanie, ekonomiczne latareczki, przeważnie do 100 zł. I to zawsze zawodziło. Czasem pochodziło tydzień, czasem dwa, czasem kilka dni i po prostu trzeba było to wyrzucić. I tak samo jest tutaj. Ta latareczka chińska kosztowała około 20 zł. Jest zasilana właśnie z sieci. Zobaczcie. Na chwilę obecną ona nie działa. Także to jest głównie zakup jakby Kamila. Kamil się zdecydował tutaj na zakup na nasze gospodarstwo, żeby była chociaż jedna taka latarka, nigdy nie wiadomo jaka sytuacja się nadarzy, czy to na polu, czy w obejściu, żeby sobie zawsze porządną latarkę, która jest zawsze sprawna, wziąć pod rękę i iść i reagować po prostu. Tym bardziej, że mamy akumulatory, które na ogół będą po prostu leżały, no bo jak wiecie sami, klucza czy te smarownicy nie używa się non stop, tylko te narzędzia używa się kiedy są po prostu potrzebne. No i tutaj przystąpimy sobie do małej prezentacji. Wiecie jaka jest przyczyna właśnie zakupu. Przychodzi to wszystko w takim opakowaniu, także tutaj żadnej walizeczki niestety nie mamy. Macie tutaj podstawowe informacje, takie jak na przykład moc 120 lumenów. Tutaj jest pokazane, że ta obudowa jest aluminium i faktycznie to jest chyba aluminium, to nie jest plastik. Macie tutaj pokazane też kąt jakby ustawienia tego światła. Także jest to kąt około 90 stopni, taki mamy zakres. No i tutaj pokazane są jakby pozycje tej latarki, no i czas. Ten czas jest dla baterii dla baterii 2-amperowej, tak mi się wydaje. No i tutaj macie, w sumie nic tutaj nie macie, to jest wszystko jeżeli chodzi o opakowanie. Oczywiście macie kwity, jakaś krótka dwustronicowa instrukcja obsługi, lecz na tym się w ogóle nie będziemy skupiać. I to by było tyle, jeżeli chodzi tutaj o opakowanie. Tutaj pokażę Wam, jak ona wygląda tutaj od frontu. Jak widzicie,
Latarka zbudowana jest tylko z jednej diody. Jeżeli chodzi o cały kształt, to latarkę trzyma się pewnie. Wygląda na dosyć solidną, powiem wam szczerze, że to wygląda na solidną obudowę, na solidny taki korpus. Rękojeść tutaj macie nagumowaną, także tutaj chwyt też jest dość pewny. No i tutaj też to wygląda całkowicie tak porządnie, jeżeli chodzi tutaj o ten cały korpus. Tutaj jako ciekawostkę mogę wam powiedzieć, że jest taki haczyk, także możecie sobie gdzieś lampkę zawiesić albo zahaczyć. Jest to właśnie tutaj chowane w tą rękojeść. No tak sprytnie to wymyślili. No i powiem wam szczerze, że jest to najtańsza latarka tej firmy, bo przeważnie kosztują około 500 zł. To jest najtańszy budżetowy model. Kamil kupił tą latarkę za 180 zł. I mówię tutaj o samym body bez baterii. Czyli taka zabawka kosztowała 180 zł. Za chwilę pójdę z wami i wykonamy test na dworze, żebyście sobie zobaczyli, jak ona świeci. Zrobimy sobie taki mały test podczas obejścia naszego gospodarstwa. Jeżeli chodzi tutaj o baterię, o wytrzymałość, bo mogliśmy to też między innymi sprawdzić. Tu jak instrukcja podaje 10 godzin, to jest dla baterii 2-amperowej. Wy jak widzicie, mamy baterię 5-amperową. Jeżeli chodzi tutaj o czas pracy tego urządzenia non-stop, oscyluje on w okolicach 29 godzin. My już mogliśmy sprawdzić tutaj na naszym przykładzie, bo mamy tą latarkę już od kilku dni, że przerobiliśmy na tej baterii około 20 godzin i latarka dalej świeci, także wydaje mi się, że jest to bardzo dobry wynik. I tyle, jeżeli chodzi o wytrzymałość. Ile na maksa wystarczy? Myślę, że to, co deklaruje producent, być może jest osiągalne, czyli niecałe te 29 godzin. Moim zdaniem jest to dość dobry wynik. I to byłby jeden z takich ważniejszych parametrów. Drugi ważniejszy parametr to będzie ta jasność, ta moc świetlna, czyli tu producent deklaruje 120 lumenów. Za chwilę pójdziemy na dwór, także sobie zobaczycie. Nie będę tutaj mówił, bo nie wiem, jak wam będę mógł słowami to opisać. Najlepiej, żebyście sobie zobaczyli na filmie. Mam nadzieję, że jakoś ten film zobrazuje. Moc mamy około 120 lumenów. Nie ma szału, ale mi się wydaje, że jest to wystarczające. Także myślę, że się ubierzemy i pójdziemy na dwór. Zobaczycie, jak to świeci. A i drobna taka też mała ciekawostka, jeżeli chodzi tutaj o włączanie, o funkcjonowanie, no to mamy tylko jedno jakby położenie, czyli po prostu włączenie i wyłączenie. Nie ma tutaj jakby doboru mocy, ani jakiegoś światła ostrzegawczego, takiego funkcji SOS, tylko po prostu włączamy i wyłączamy. Także też mogę wam to teraz na przykład zaprezentować. Światło, jak widzicie, jest takie dość skupione. I myślę, że możemy przejść do testu praktycznego, także ubieramy się i idziemy na dwór. Znajdujemy się na dworzu, jak widzicie, jest dość ciemno i dość wiecznie. Mam nadzieję, że będziecie mnie słychać. Ja tutaj zaprezentuję wam właśnie, jak świeci latarka, także włączamy i zobaczycie, jak widać. Z tego, co widzę na filmie, nie wygląda to zbyt ciekawie, z racji tej, że telefon jakby nie oddaje tego, co widzimy na żywo. Także nie wygląda to zbyt ciekawie. No ale jeżeli chodzi tutaj o takie prawdziwe wrażenia, no to naprawdę jesteśmy w stanie wszystko zobaczyć w odległości, myślę, tak do 30
metrów i nawet jest to dość szerokie pole widzenia, na około, myślę, też 15 metrów w szerokości. Jeżeli też chodzi o wagę tej latarki, bo o tym nie mówiłem, no to z akumulatorem 2-amperowym ta waga kształtuje się nieco ponad pół kilo. Producent podaje, że jest to około 700 gramów. Dobra, to by było chyba wszystko w tym materiale. Jeżeli chodzi tutaj o podsumowanie, myślę, że cena jest adekwatna do jakości. No i mam nadzieję, że ta latarka już zostanie z nami na dłużej niż tydzień czy dwa tygodnie, tylko będziemy ją użytkowali już, można powiedzieć, rok, dwa, trzy. Im dłużej, tym lepiej. Także dziękuję za obejrzenie, dziękuję za to, że byliście podczas tej krótkiej recenzji zwykłej latareczki. I tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie, cześć. Pozdrawiam.